To jest numer 2018 rok? No to jest siedzenie się odbyka i jak to się robi? Nawet z kabelem, bo tak. To jest podbierasz do trawy właśnie. Aha, to jest do trawy? Podbieracz. Podbierasz, no. To nie ma kosy. Ogólnie to jest podbierasz wszelkiego rodzaju. Co byśmy nie skosili na pokos, to podbierze. Aha. Nie tylko trawy, ale jak rzepaki, czy tam jakąś gorczycę. Muszę zobaczyć, chociaż zobaczyć, kurwa. A jak to robić, brać? Oj kurwa, taki można jechać, bo będę, patrz. Leciutko tylko. Patrzcie, pyk, pyk, pyk. Znaczy jak chcesz, lewo, prawo, góra, dół, nie? Bo tylko tym przyciskiem robisz. Robi się tak, tym, o. Może prąd pójdę włączę, to byśmy no to odpalili idą. Ten, byśmy odpalili wtedy to. Możemy jechać do przodu, po prostu pchamy do przodu. A, tu. I już jedziemy do przodu. Tak. A jak chcesz stanąć? Stanąć to? Nie, no bo to im mocniej pan pchnie, tym szybciej idzie. Tym szybciej idzie. Tak jest. A do tyłu, no to po prostu tu. Tu, a właśnie. A tutaj stoi. A dobrze, a podnosi header. No to podnosimy header to tym. Do góry. Na dół. I teraz kątowo jeszcze. W bizonie nie ma kątowego wyrętania, nie ma. No to kątowo. Jeden kąt, drugi kąt. O proszę. Motowidła, cała regulacja tutaj, góra, dół. Szybciej, wolniej. Nie. Szybciej, wolniej się przestawia pokrętłami tam z boku. A tutaj? A tutaj tak. Góra, dół, motowidła i wysuwamy, chowamy motowidło. A, tutaj, o widzisz. A te? Tak. Te no to ustawiamy wysokość, na jakiej ma pracować header. I sobie zapisujemy tutaj ustawienia. Aha, do tego tutaj i naciskamy na przykład tak, na jedynce kosimy powiedzmy uprawy niskie, na dwójce kosimy uprawy, które kosi się wysoko, a na trójce podnosimy header do wysoko, aż do uwroci. Już potem nic nie regulujesz headera, góra, dół, masz ustawione i tak w tym masz pracować, tak? No to można samemu, ale on sam będzie kontrolował. A no właśnie, tu już ci nic nie obchodzi. No. A na przykład wyznaczamy trasę, wyznaczamy jakby linię, po której mamy jeździć. Mhm. No i potem tylko naciskamy ten przycisk i puszczamy kierownicę. Przeszkolenie jest na żniwa. Nowy kombajnista właśnie przeszkolenie. No nie, słuchaj, żniwa przychodzi na szkolenie. Jak będziesz nim jeździł? A widział pan lodówkę? Co? Jaka tu jest? Co ty? Lodówka. Ok. Kurwa, wszystko jest! Ej. I ta jaka dura jest! Jacie. Żarcia się zmieści. Można lody wozić. No to co? Umawiamy się na żniwę? Jak pan będzie chciał. Jako tu z boku systemy, muszę wtedy zareceptować tutaj, jak się to jest, bo tutaj jedziemy, ale takim nie, jeszcze nie tego, nie? Bo to za zaproszę. No, i jak właśnie... tu się jedzie 1,5 kilometra w jedną stronę, to myślę, o, że... to tylko co? Złączysz i sobie jedziesz. Kurwa, Jezus, jaki to... O ja, kurde, mówię ci, miodzio, kurde. Mateusz kosi, a w komórce ogląda filmy. Wybacz, ale kurwa, ona zapierdala, rozumiesz sobie, coś pięknego, nie znam, no słuchaj, coś za coś, nie? No to jest przepiękny kombajn. No i ja, człowieku, to jest naprawdę, kurde, magiczny. To jest potrawa, koszyka, nie? To w ogóle to kombajn to wszystkiego, nie? Tak, no dobra. Ale kukurydzę jakbyś, ale nie masz do kukurydzy. Trzeba by header i klepisko. Ale header, co? Trzeba by header i klepisko. Tak, klepisko do rzepaku, nie? Widzisz. Trzeba by klepisko. Tak, klepisko tak. No i header, i header. No widzisz. Kukurydzę kosiłem w główczycach u faceta, nie? Wiesz, jak się fajnie kosi, kurczę, macie. Ale to miał oryginalny do kukurydzy, nie? I header i wszystko kurczę. Ale dobra. No. Trochę się pan chyba zna na kombajnach, bo pan jest dobrze wyposażony, zobaczy pan, rozrzutnik chleb ma. O, no nic, tutaj ja... Nawigacja, wadzi. Przychodzę, żniwa. Podłuczyć się tak trochę. Ośmiej się, jak pan chce. Tak. A hederem jechać. I sam a jak się daleko jechało, czy jechało się do... po nocy, kosić. Albo jechał samochód przed tym, nie? Tak. Na wózku, a teraz są hedery, te wózki niedobre leżą. Jedzie się hederem. Panie Kazimierzu, a co to jest? Poznaje pan to? No silnik, to jest do bizona może być. No jasne. Zresztą jest do bizona. To silnik bizona. No. To jest z wojska agregat do wytwarzania prądu. No wiem, że jest, ale silnik jest bizona. No. Ale to kurwa kawał silnika i co, i on dobrze daje? Jeszcze nie chodził, dopiero zamontowy. Bo to jest pierwszy, to jest świeżo kupione. Znaczy to chodzi. To wojskowy. Ale chodzi, to jest wojskowy. Ale to wojskowy. Ale to jest na chodzie. To jest na chodzie, bo już to sprawdzaliśmy, czy chodzi. Tak? A to jest widać ze wojskowych, tak? Jest bizonek biedny i lańczyk.
To jest bardzo dobry silnik i są. To ma bardzo mały przebieg. Przebieg, jak on kurde w wojsku, no coś on w wojsku robił agregatem. No co nie, nie ma co robić. Biorą... Tak. Z tej czy z tamtej strony był licznik, bo to godzin z tamtej, bo tam są gdzie... zegary, nie? No. Bo tam są zegary. Z tamtej strony. To gdzie, gdzie to było, no, pod tą krypą było? A to do góry się. Tu jest gdzieś licznik. Popatrz, tu masz. Się blokowało? A, agregat jak tylny. Tu masz licznik godzin. No. No. 1300 godzin. No ten agregat jest dobry, bo piorun kurczy, to daje jak kurczy wygi, ja się kręcę. No. Ile drogo za niego daliście? W cenie złomu praktycznie. Tak? Nie, w cenie złomu to nie, ale tak. Ale trochę lepiej jak za dobry silnik do bidona. 15 tysięcy chyba to kosztowało. No to jest wielkie gówno, ale kurwa maszyna zajebista, kurwa. A w wojsku, pamiętaj, takie agregaty stabilne, właśnie to nie są dobite. Oni nie, wiedzą, no bo co on ma tam robić? Tak, co on tam może robić? Więcej w parku stoi, konserwuje go się, tak. Rosie go się i on stoi. On, on trochę chodził, ale to też stale nic chodził, bo on był w domu weselnym ten agregat. No i dom weselny to był, też był na takim, gdzie tam o prąd często było tak, że prądu nagle nie było. A, i tam ze 3-4 razy, był do odpalenia, jak była właśnie wesele, no i prąd wywaliło. I prąd trzeba tego uzyskać. A ale... tak to całą przeszłość swoją w wojsku siedział. Tak, przestał, ale mówię, silnik to ma zajebisty, kurwa.